I wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg Arcanum. Jesteśmy cały czas w Tarancie. Teraz przejdziemy się chyba do paru sprzedawców szmelcu, znaczy kupców. I posprzedawamy, sprzedajemy trochę szmel, znaczy łupów. Dobra, gdzieś tutaj. No, dokładnie, na ulicy obok. I zapomniałem sprawdzić jednego adresu, do którego będziemy musieli dzisiaj pójść. Ale nie przejmujmy się na razie tym. Może wszystko będzie ok. Może wszystko będzie ok. Ok, dobra. To. Gdzie na sprzedaż? Spoko. 500 monet za karabin samopowtarzalny. Nie jest źle. Mamy trochę pierścionków na sprzedaż, może jakiś łowca złomu się nimi zainteresuje. A co my tutaj? A! Oddawaj moją laskę, Virgil. I co tu jeszcze mamy? Ta, ty zawsze masz sporo złomu. I a Jorund? Ma tylko te szaty i troszkę. Możemy jeden wyważony miecz sprzedać. Mamy ich chyba co najmniej w nadmiarze. Zechce kupić? Nie. Szkoda, może pan obok kupi. Nic nie chce. Szkoda. Dobra. Zobaczmy, jak tam stoimy z wytrzymałością ekwipunku. No, całkiem okej. A ty, Magnus, ty chyba często psujesz ostatnie rzeczy. No, też okej. Virgil? Okej. To troszkę podniszczone. I wiecie co, naprawię mu. Teraz to nic im nie wiadomo. Ale po doświadczeniach z niektórymi naprawcami wolę wcześniej zapisać. Okej. Okay. Czyli trzymaj z powrotem. Broń masz. Okej. Okay. To fajnie. Jormund. Okej, okej. Butów nie masz, Jormundzie. To możemy ci niedługo coś załatwić. Mam na myśli wygrzebać ze śmietnika. A, mam jeszcze te czaszki bliźniąt siamskich. Tak, mogliśmy pójść do tego pana i zagadać, czy chciałby je kupić. No, zaraz to zrobimy. Bo w sumie czemu by nie. Jakieś buty? Nie. No to cóż, Jormund będzie chodził na bosaka. O, tutaj jeszcze coś mamy. Magiczna zbrojownia. Mamy ten łuk grozy, niby, na sprzedaż. Ale znając życie, nikt nie będzie chciał go kupić. O, buty! Jormund, trzymaj buty. Nie musisz dziękować. To nie, gdzie był ten jakiś fiarolok? Chyba tutaj. Nie, to jest biblioteka. Nie chcę już z nami rozmawiać. No nic, trudno. Inaczej wyjdzie na to, że do końca życia będziemy jeszcze trzymać te czaszki. No ale dobra, no nic. Pójdźmy sobie tędy. I będziemy szukać pewnego domu. Aż znajdziemy. No, znajdziemy na pewno. Ta ulica Grimson, to chyba jeszcze nie tutaj.
Może gdzieś tutaj. Gnom szlachcic. Ty jesteś człowiek z gazet. Tak, tak. O, kilka moment. No, dzięki. Miło z jego strony. Te ludzie są bardzo mili. Chyba wcześniej będę do nich zagadywał. To nie ten dom. Chyba dalej jeszcze tutaj trzeba skręcić i dopiero tutaj. O, rezydencja Wilksbych. Tego właśnie tam szukaliśmy. Smith. Ktoś już, gdzieś już słyszeliśmy to nazwisko. Witaj panie, można zapytać jak ci na imię? Ale rzeczywiście, nazywa się Permian Smithy. Świeżo upieczony absolwent kolegium iluzji i przedstawiciel Tuli, miasta magów. Miło cię ją poznać panie. Mi również panie, masz może chwilę czasu? Ależ oczywiście, co cię sprowadza do Tarantu, Permianie? Och, prawie mówiąc nic ważnego, uwierz mi, tak sobie podróżuję tu i tam. Powiem szczerze, że jest kilka tygodni temu znalazłem, że nie znałem żadnego miasta za wyjątkiem Tulni. Uznasz pewnie, że wiodłem z lekka pustelnicze życie. Czemu opuściłeś Tullę? Och, zostałem wysłany do Tarantu z, jakby to powiedzieć, misją. Tak jakbym to nazwał. Mistrz Simeon uznał, że jestem osobą, która się najlepiej do tego nadaje, dlatego też wyruszyłem do Tarantu. Ostatnie zaś dwa tygodnie spędziłem z panem Wilksbym, wracając do zdrowia po właśnie owej misji. Muszę przyznać, że to była prawdziwa przygoda. A, co się stało? Cóż, oto gazeta, która dokładnie opisuje, co z tej sprawy wynikło. W sumie to nie za bardzo chciałem rozwlekać szczegóły zdarzenia, ale cóż. Przybył do mnie pewien dżentelmen, który za bardzo chciał napisać coś na temat owych wydarzeń. Zwał się Chadwick Moore, czy jakoś tak. Trochę to było dla mnie kłopotliwe, jednak on bardzo nalegał. To Chadwick Moore. Właśnie na ekranie, na jednym z ekranów ładowania, jak się włącza gra, widać powieść Chadwicka Moore'a, paskudna historia. No i na okładce widać właśnie tego pana. Więc to on, jeżeli ktoś pamięta ten ekran ładowania. No dobra. Wspomniałeś o mistrzu Simeonie. Kto to? Mistrz Simeon, Thor, to najznamienitszy mag w całym Arcanum. Jako, że jest przewodniczącym turyńskiego zgromadzenia, spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Musi mieć pilne patrzenie na wszystko, co dzieje się wewnątrz murów miasta magów i na sporo tego, co ma miejsce poza nimi. To człowiek surowy, ale i sprawiedliwy. No i niezwykle potężny. Jest mistrzem kolegium przywołania, obeznanym jednak i w innych dziedzinach. Powiedz mi o Tulli. O Tulli? Ach, to naprawdę zapierający dech w piersiach miejsca. Położone praktycznie w samym sercu mglistej oazy, która skrywała je przez wieki przed wzrokiem reszty świata. Czarna, pozbawiona okien wieża Simeona Thora, otaczana przez kamienie budowane mistrzów magii, gdzie praktykują oni swe najstarsze i najpotężniejsze sztuki. Coś jeszcze? A w centralnej części bla 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 bla, nic ciekawego. Dlaczego stamtąd odszedłeś? Wspomniałeś, że coś o wieży Simeona? Nie, nie, nie. Gdzie dokładnie się znajduje się Tulla? Tulla, wybacz przyjacielu, założyłem jednak przysięgę, że nigdy nie zdradzę tej tajemnicy. A... no dobra. O, jest ekspertem leczenia, fajnie. Może moglibyśmy wspólnie kontynuować naszą podróż? Godna uwagi propozycja, wyglądasz na osobę, która przybyła już spory szmat świata, mój przyjacielu. Powiedz mi jednak, czym się ogólnie zajmujesz? Co się sprowadza do Tarantu? A, to bardzo długa historia, Perimanie. Opowiedzmy o wszystkim. Rozumiem. Mówisz więc, że źródłem tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce, był wypadek sterowca i FS Zephyr. Tak. Cóż, muszę przyznać, że nigdy jeszcze nie słyszałem tak niewiarygodnej opowieści, a byłem przekonany, że dość już w życiu doświadczyłem. Przełączysz się więc do mnie? Tak, oczywiście, chętnie z tobą wyruszę, by się przekonać, dokąd zaprowadzą nas ścieżki losu. Poza tym uważam, że mistrz Simeon życzyłby sobie, aby pośród tych, którym powierzono misję ocalenia świata. Okej, okay, dobra, chodźmy więc. Okej, okay, Perryman Smith. Pomyliłem go z jakimś Painem, o którym wcześniej wspominałem. Myślałem, że o to o niego chodzi, ale nie. To jest inny pan. Spójrzmy sobie na niego. Jest całkiem zacny gość. Dziwne. Może nauczyć eksperckiego leczenia, a sam nie zna się na leczeniu. Cóż, myślałem, że będzie znał się na leczeniu. To byłby wtedy całkiem przydatne. Ale cóż.
Jest całkiem dobry w unikach i walce wręcz. To fajnie. Zna się na magii leczenia, na magii iluzji, tak jak nam mówił. Rozjaśnia otoczenia celu, za jakiś chwil oślepia. Trudniejszy do zauważenia i trafienia. No to może być przydatne całkiem w walce. No i co tam jeszcze mamy? Trochę ognia, fajnie nawet. No i tyle. Tak. Tak, techniki raczej się nic nie nauczył w Tulli. No i cóż. Siła woli, inteligencja ma trochę zaległości z poziomem. Więc tak. Myślę, że jest całkiem niezłym zamiennikiem Joromunda. Tak, Joromund jakimś trafem stracił do nas przyjaźń. Ale Joromund jest całkiem kiepski w walce wręcz, a poza tym jego dwukrotne koszty many czynią z niego niezbyt dobrego maga. Więc Perryman Smith zostaje u nas, a kiedy będziemy już nie mieli miejsca w drużynie, to sorry Joromund, będziesz wylatywał. Ale okej, dobra. Z tym niziołkiem chcieliśmy zagadać. Czy mogę spytać cię, kim jesteś? Witam, nazywam się Edward Wilsby, jestem biznesmenem i przewodniczącym Tarantki Rady Przemysłowej. W czym mogę pomóc? Miło mi pana poznać, panie Wilsby. Co mogę zadać panu parę pytań? Z radością opowiem na twoje pytania, młodzieńcze. Zawsze ciekaw jestem opinii i przemyśleń moich wyborców. Niestety nie mam w tej chwili ważne spotkanie. Czy mógłbyś łaskawie wstąpić do mojego biura w ratuszu za jakąś godzinę? No dobra, do widzenia. Spoko. Spoko, Wilsby. Przez tą godzinę możemy zajść do jakiegoś sprzedawcy złomu. I może będzie chciał kupić parę naszych złomów. Dobra, zobaczmy. A, możemy przeczytać tą książeczkę, którą dana nasz Wilsby. O, frak na stacji Vermilion. Katastrofa prowadzi do kilku aresztowań. W piątek po południu magiczne wpływy spowodowały wykolejenie linii Brackenton, kalecząc wielu pasażerów i gapiów. Wypadek nastąpił po ataku miejscowych bandytów na członka rady Edwarda Wilksbiego i maga Stulli Perrymana Smitha. Odwet Smitha doprowadził do zniszczenia pociągu. Później tego samego wieczoru z rezydencji Wilksby on sam i Smith zostali jeszcze raz zaczepieni. Dzięki interwencji Smitha oraz niezidentyfikowanego dżentelmena doszło do aresztowania grupy przestępców, wśród której znajdował się potężny mag. W odniesieniu do tej sprawy Wilksby wyjątkowo nie był rozmowny. To była sprawa osobista i tak została potraktowana. Smith powiedział, że mógłby spędzić w mieście więcej czasu, ale zamierza ominąć stację Vermilion. Okropna historia. Najchętniej zapomniałbym o tym wszystkim. Okej, dobra. On użył słów okropna historia, a potem Sir Chadwick Moore przemianował to na paskudną historię. Okej, przy okazji. Perryman Smith. Zobaczmy twój ekwipunek. Pewno buty będziesz chciał mieć. Ojejku, nie masz żadnej broni. Co możemy mu dać? Możemy mu dać ten scimitar albo mistyczny miecz. Tak, może byłby lepszy ten mistyczny miecz w rękach Perrymana. Tak, troszkę lepszy. Nawet nie ma wymaganej siły, żeby czymś takim władać. No nic. Joromund daje mi to. Laska Xoranta. Może tym mógłby się Perryman posłużyć. Potrzebuję więcej miejsca. Trzymaj, Smith. Ha, oczywiście nie zamieni. Mistyczny miecz jest lepszy. Dobra. Co mamy jeszcze? Jakieś graty na sprzedaż. Miedziany pierścień. Nieoszlifowane rzeczy można zawsze sprzedawać. Nie są do niczego potrzebne.
tajemnicze krasnoludzkie rękawice, lepiej mu tego nie zawierać. Swojego rodowe krasnoludzkie rękawice. 53 monety, spoko. A porządny złoty pierścień 27, zamiedziany 6. No i co tam jeszcze? Ciach. I naboje. O, nie chcę kupić naboi. Niemiły pan. Dobra. Może kupi w końcu ten łuk grozy. Tych kryształów też nie potrzebujemy. Virgil, ty coś masz? Monetę mnurę. A sprzedajmy mu. Mamy ich zapas. U niego. O, trochę szmaragdów mamy w nadmiarze, też możemy sprzedać. Ty nie masz żadnych krapów. I ty też nie. Dobra. Ciach. A na dwóch grozy chcę kupić. Miły pan. Przyjemnie się z nim handluje. Szkoda, że nie chcę kupić naboi. Przydałoby się nam natomiast... co by nam się przydało? Przydałoby nam się trochę strzał dla Riven. Więc pójdziemy z powrotem do Kowala. I zobaczymy, czy możemy kupić jakieś. Źle skręciłem. O, można schować. Tak, mniejsza o to. Dobra. Gdzie jest ten kowal? Zbroje wysokiej klasy. Czy ma pan, szanowny kowal? Strzały ma. To całkiem sporo. Kupię wszystkie. Ponieważ czemu by nie? Stać mnie, jestem bogaty człowiek i w ogóle. Trzymaj, Riven. No i dobra. Co teraz możemy robić? Możemy pójść do tego ratusza. Wiedziałbym tylko, gdzie on się znajduje. Byłoby miło. Raczej nie tutaj. Nie mam pojęcia, gdzie jest ratusz. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jest ratusz. Możemy zapytać jakiegoś... Może tutaj? Możemy też zapytać jakiegoś strażnika. Poszukajmy ratusza. Szukam... Nie szukam rezydencji, już wiem, gdzie to jest. Nie powie nam, gdzie jest ratusz. No i trudno. Polton. Wróżka? U mnie już byliśmy. Stacja Vermilion. To też jest to jakiś adres Vermilion. Archiwum danych osobowych to nie ratusz. Nie mam pojęcia, gdzie jest ratusz. Może tam z tyłu archiwum danych osobowych? Nie, to jest kampus uniwersytecki. No nic. Dobra. Wiecie co? Poszukam go sam. W następnym odcinku pójdziemy pogadać z panem Wilksby i wyjdziemy z Tarantu. Gdzie się skierujemy? Myślę, że
Pomimo tych wszystkich spraw, które mamy do załatwienia w Kaladonie. A właśnie, to co ostatnio się dowiedziałem. Dał mu się znaleźć list miłosny. Tata, to czytałem. W Ashbury. Elmer Brutpon mieszka w Ashbury. Tego pana chyba mamy zidentyfikować, tak. Dobra, ale... Ale... Więc mamy tak. Sprawy do załatwienia w Drenholmie, w Ashbury i w klanie koła. Czy w klanie koła? Nie wiem. Chyba teraz się udamy do klanu koła. Tam mieliśmy tą miejscówkę do wyczyszczenia, którą pominęliśmy. No i cóż, potem może się udamy do Ashbury. Tam jest chyba też parę rzeczy do zrobienia. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia. Na razie, cześć.